Witam Państwa i zapraszam na kolejny odcinek Wody Bydgoskiej. Połączyliśmy się ze Stanisławem Drzewieckim, prezesem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Witam Pana. Dzień dobry, witam Państwa. Panie prezesie, podczas dwóch ostatnich naszych spotkań mówiliśmy najpierw o kurczących się zasobach wody i o tym, że tej wody do picia jest szczególnie mało na całym świecie, ale i o tym, że dużo zużywamy tej wody na co dzień. Nie mówiliśmy dotąd o podlewaniu zieleni, a i tu jest sporo możliwości, by mocno ograniczyć po prostu to zużycie wody pitnej. Zacznijmy może naszą rozmowę od podlewania zieleni w mieście, która dzisiaj jest czymś więcej, jak mi się wydaje, niż tylko modą. Tak, to do przeszłości należą już sytuacje, kiedy budowa, inwestycja kończyła się uporządkowaniem terenu, rozesłaniem ziemi urodzajnej, wysianiem trawy i ewentualnie posadzeniem drzewa czy krzewów. To już jest przeszłość. Dzisiaj mamy ogromną świadomość, jak ważna jest przyroda, jak ważna jest zieleń w mieście. W przypadku Bydgoszczy, Bydgoszczan, przede wszystkim nasze programy informacyjne, uważam, tą świadomość budują i zwracają na to uwagę, ale bardzo szerokie analizy, jakie prowadziliśmy, przygotowując projekt deszczowy, uświadomiły nam, że nie tylko twarda infrastruktura, ale właśnie również zieleń jest niezmiernie ważna. I wszyscy mamy dzisiaj świadomość, pewność co do tego, przekonanie, że zieleń stała się strategiczną infrastrukturą miasta. Także bydgoskie wodociągi tworzą swoje łąki kwietne. Takie powstaną na Czyszkówku. Tak, bo miejskie wodociągi to nie tylko woda, ścieki, ale też ogromne tereny, które służą tej działalności, które powinny być w sposób należyty utrzymane. Powiem tylko, że Czyszkówko to jest 9 hektarów terenów. Infiltracja 145 hektarów. Oczyszczania ścieków Fordon 17 hektarów. Właśnie po to, żeby te tereny zielone w sposób prawidłowy, nowoczesny trzymać i prowadzić, zatrudniliśmy specjalistę, który zajmuje się właśnie tymi zagadnieniami. W ubiegłym roku po raz pierwszy eksperymentalne łąki kwietne założyliśmy na Czyszkówku. To nam dało pierwsze doświadczenia i to się doskonale sprawdziło. Stąd chcemy konsekwentnie w ten nowoczesny sposób te tereny zagospodarowywać. To są najczęściej tereny szczególnie chronione, bo Czyszkówko to są obszary strefy ochrony bezpośredniej, ochrony sanitarnej. Dlatego ten teren musi być szczególnie, on musi być wręcz wzorcowy. Stąd takie działania. I w tym roku będziemy rozszerzać obszar, na którym te łąki kwietne powstaną. Czyli Czyszkówko, teren stacji wodociągowej, teren pompowni pierwszego stopnia. Tam właśnie takie łąki będziemy w tym roku zakładać. Ale też powiem o działaniach, które prowadzimy na obszarze sztucznej infiltracji. To teren lasu, tego takiego zwykłego sosnowego lasu, no bo z racji deficytu wody inne drzewa tam nie wyrosną. Natomiast ujęcie infiltracyjne ze sposobem oczyszczania wody poprzez stawy infiltracyjne spowodowało, że tam doprowadzamy bardzo dużo wody, która niejako zmienia warunki wodne właśnie w kierunku takich bardzo korzystnych. I już widzimy, już obserwujemy przekształcenie roślinności. Już pojawiają się inne drzewa, pojawiają się inne krzewy, ale przede wszystkim ta roślinność zwykła, zielona, rosnąca, kwitnąca, prawie można powiedzieć łąki kwietne. Te przemiany idą w kierunku wytworzenia, jest oczywiście perspektywa zapewne kilkudziesięciu lat, wytworzenia się lasów grądowych, lasów uznawanych za lasy o najwyższej wartości przyrodniczej. Panie prezesie, sporo mówimy o oszczędzaniu wody, to może teraz zaglądnijmy jeszcze na nasze działki rekreacyjne lub do przydomowych ogródków. Tam ogromna większość bydgoszczan jeszcze podlewa swoją zieleń wodą z sieci, a licznik przecież bije. Co w takim razie zrobić, aby nie było zbyt drogo? Zasadą, jaką stosujemy z mocy ustawy przy rozliczeniu, jest to, że ilość zmierzonej wody równa się ilości odprowadzanych ścieków i rachunek jest niejako za tę objętość. Natomiast jeżeli wodę zużywaną do polewania zieleni zmierzymy, to za tą objętość ścieków nie płacimy. Zachęcam do takiej możliwości. A jak podlewamy? Kiedy podlewamy? Czy tutaj też widać jakąś oszczędność? Oczywiście, że tak. No, to myślę, że to jest wiedza dosyć powszechna, chociaż zdarzają się jeszcze sytuacje braku wiedzy w tym zakresie. No, trzeba polewać z rozwagą. Oczywiście najlepsza, powiem, jest woda deszczowa. To jest naturalna woda. I my podlewając czy polewając nasze uprawy, powinniśmy naśladować naturę. Codziennie deszcz nie pada. Pada co kilka dni, czasami nawet co dwa tygodnie. W związku z powyższym rośliny, które uprawiamy, czy które rosną w naszym klimacie, są do tego dostosowane genetycznie. Jeżeli my będziemy codziennie polewać małą ilością wody,
no to my zakłócamy te relacje. Te rośliny do końca nie wiedzą, co się dzieje. Najlepiej polewać jest rano, wczesnym rankiem albo wieczorem. Wtedy rośliny mają tą większą zdolność do jakby poboru wody. Też ta woda jest wykorzystywana, nie odparowuje szybko. Oczywiście barbarzyństwem dla roślin jest podlewanie ich w ciągu dnia, kiedy jest jeszcze upał. Tak naprawdę rośliny mogą ulec poparzeniu. Kropla wody to jest jednocześnie soczewka, która skupia promienie słoneczne, więc wypala dziury. Jeszcze chcę nawiązać do tych wodomierzy ogrodowych. W 2020 roku zainteresowanie mimo pandemii wzrosło, jak podają wodociągi, o 18%. Tak, bo ja myślę, że więcej czasu spędzamy w ogrodzie, czy spędzaliśmy w ogrodzie z racji właśnie ograniczeń covidowych i wtedy uprawialiśmy więcej, sialiśmy więcej warzyw, czy kwiatów sadziliśmy, czy innych roślin i wtedy potrzeba zużyć tej wody więcej i bydgoszczanie chętnie korzystali z tej możliwości zabudowy dodatkowego wodomierza, który mierzy tą wodę bezpowrotnie zużytą, inaczej wodę zużytą do polewania zieleni. I my odnotowaliśmy w ubiegłym roku aż 1100 zleceń na zabudowę takich wodomierzy. Rok wcześniej było to 930, to pokazuje istotny wzrost. W tym roku również obserwujemy zainteresowanie, bo tym pierwszym krokiem jest wniosek, który łatwo złożyć można poprzez internet na określenie bardzo prostych warunków technicznych, jakie trzeba spełnić, żeby taki wodomierz został zabudowany. Jeśli już jesteśmy przy tematach wiosennych, ważna kwestia, z tą porą roku, z wiosną, ruszają zwykle w bydgoskich wodociągach prace związane z czyszczeniem sieci wodociągowej. Przypomnijmy, na czym ono polega, no i upewnijmy też naszych widzów, że to działanie nie ma nic wspólnego z marnotrawstwem wody. Eksploatacja sieci wodociągowej to są podstawowe czynności, jak przede wszystkim przegląd, naprawa, remonty armatury uzbrojenia, czy zasuwy, hydranty i tym podobne elementy, ale też płukanie sieci wodociągowej. My dokonujemy regularnego płukania sieci wodociągowej w oparciu o szczegółowy plan ustalany na podstawie obserwacji badania jakościowego wody aż w 180 punktach w mieście. Czyli miejsca są szczególnie wybrane, częstotliwość płukania i czas płukania jest szczególnie dobrany po to, żeby zapewnić jakość wody taką samą jak na stacji uzdatniania wody, taką samą u klienta. To jest bardzo ważne działanie. My wykonujemy rocznie około 10 tysięcy badań jakości wody w bydgoskim wodociągu po to, żeby zagwarantować tą jakość. I te czynności płukania, które widzimy często, mieszkańcy pytają, co się dzieje, właśnie to jest płukanie sieci, żeby zapewnić jakość wody. Oczywiście dostosowujemy zakres, ilość do potrzeb, żeby nie było tutaj tej wody zużytej w nadmiarze. Ale okresowo też sieci wodociągowe wymagają płukania z celem usunięcia takich osadów miękkich, przywierających do wewnętrznych ścianek przewodu. To są najczęściej wodorozlenki żelaza. Żelazo jest związkiem neutralnym, jeżeli chodzi o jakość, o wpływ na nasze zdrowie. Jest limitowany ze względu na to, że powoduje brunatne plamy na bieliźnie czy na przyborach sanitarnych. Stąd ta norma. My zachowujemy poziom stężenia żelaza 10 razy poniżej normy. Ale i tak te niewielkie ilości wodorozlenków żelaza, które w tej wodzie się znajdują, jeżeli woda płynie strumieniem przez wiele lat, to na ściankach przewodu wytwarzają się takie miękkie osady, które usuwamy poprzez płukanie sieci z wykorzystaniem gruboziarnistej soli, która niejako zeskrobuje te miękkie osady ze ścianek przewodu i je usuwa na zewnątrz. Oczywiście sieć jest później płukana, są prowadzone badania, żeby zapewnić tą jakość wody. Przy okazji prośba. Dzisiaj jest trudno zaparkować, gdziekolwiek znaleźć miejsce. Starajmy się w tych miejscach, gdzie planujemy te czyszczenia przeprowadzić, a to są dzielnice Śródmieście, Bocianowo i Kapuściska. Jest to 80 ulic. Na stronie internetowej jest informacja o tym, które ulice będą czyszczone. Prośba, aby w tym okresie, w tych miejscach nie parkować na hydrantach, bo to jest duży problem wtedy, żeby tą operację przeprowadzić. Także z taką prośbą tutaj do mieszkańców Bydgoszczy się zwracam. Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę w tym odcinku Wody Bydgoskiej. Miejmy nadzieję wspólnie, że choć częściowo przygotowaliśmy bydgoszczan do tego, co czeka nas wiosną i na co warto zwrócić uwagę. Wszystko oczywiście po to, by przypomnieć, że woda jest towarem deficytowym, niezwykle cennym i wszyscy musimy o nią po prostu dbać. Dziękuję raz jeszcze za rozmowę. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.